KOMTURIA JOANNITÓW W CZESKIM DUBIE Historia miasta Czeski Dub sięga czasów romańskich. Powstało ono jako osada targowa na Cyplu otoczonym potokami Jesztietka i Raszowka na ważnym szlaku handlowym łączącym Pragę z Łużycami. Czeski Dub należy do najstarszych miejscowości w północnych Czechach. Z początkami miasta ściśle związana jest miejscowa Komturia Joannitów, czyli umocniony klasztor zakonu rycerskiego. Założył ją tu niedługo po 1237 roku czeski wielmorza Havel z Lemberka, mąż świętej Zdzisławy, patronki podjeżdżiedii i ziem czeskich oraz patronki rodzin biednych i chorych. Święta Zdzisława, która zasłynęła ze swojej działalności szpitalnej i cudów uzdrowienia, opiekowała się chorymi prawdopodobnie właśnie w szpitalu należącym do miejscowej komptury joannitów. Komturia joannicka w czeskim Dubie to częściowo zachowany kompleks budynków z lat 40. XIII wieku zbudowanych przez rycerski zakon szpitalników świętego Jana z Jerozolim, czyli joannitów. Dziś należy do najstarszych zachowanych średniowiecznych obiektów na północy Czech. Z zachowanych części najważniejsze są późnoromańska kaplica świętego Jana Chrzciciela i tak zwana duża sala romańsko-gotyckiego budynku klasztornego, w którym można dziś zobaczyć dawne sklepienia z łukami sklepiennymi średniowieczne okna i inne historyczne elementy budowlane. Komturia w czeskim Dubie była jednym z punktów w sieci miejsc zarządzanych przez joannitów. Zakon ten, oprócz przestrzegania reguł religijnych, miał także za zadanie wojskową ochronę powierzonego obszaru i świadczenie służby szpitalniczej, w tym m.in. wydawanie pielgrzymom posiłku i udzielanie noclegu. By zapewnić bezpieczeństwo, ścieżek i dostępność przygotowanego zaplecza, Komturie joannickie budowano w odległości około 50 km od siebie, co odpowiadało jednodniowej wędrówce kupców. Na ścieżce handlowej biegnącej przez okoliczne tereny funkcje te pełniły komturie w Pradze, Mladej Bolesław, w czeskim Dubie i Żytawie. Na przedpolu miejscowej komturie joannickiej powstała osada nazywana Nowa Swietla, która została później zalążkiem późniejszego miasta czeski Dub. Potwierdzeniem dużego znaczenia jannickiej komturii w czeskim Dubie jest wizyta, jaką złożył tam w 1357 roku cesarz świętego cesarstwa rzymskiego i król czeski Karol IV. W kolejnych okresach czesko-dubska komturia traciła stopniowo swoje znaczenie, a w czasach wojen husyckich całkowicie zanikła. W 1425 roku je opuścili ostatni zakonnicy, by zwolnić miejsce pod budowę posiadłości husyckiego dowódcy Jana Czapka z Sanu, tzw. Krucemburg. Kolejne lata minęły na przepychankach o tę posiadłość, a w 1429 roku nadeszła ostatnia, husycka katastrofa, gdy wojska tzw. sierotek splądrowały czeski dóbr. Krucemburg był z pewnością przedmiotem zaciętych walk, a na koniec pozostały z niego tylko ruiny. W XVI wieku w miejscu dawnej komturii właściciel czeskodubskiej posiadłości Jan z Operczdorfu zlecił budowę renesansowego pałacu z browarem. Pałacowe budynki zostały zniszczone po pożarze czeskiego Dubu w 1858 roku. Na początku XX wieku w miejscu dawnego wschodniego skrzydła komturii zbudowano miejską kamienicę czynszową. Pozostałości ze znanej z dawnych dokumentów średniowiecznej kontury ponownie odkryto dopiero w 1991 roku. Tego sensacyjnego odkrycia dokonał wówczas dyrektor lokalnego muzeum dr Tomasz Edel. Wydarzyło się to po wielu latach jego badań historycznych i fizycznych dzięki odrobinie szczęścia, które sprzyja przygotowanym, w szczególności zaś dzięki jego wytrwałości i nieustającemu zapałowi. Za niepozornym współczesnym murem w jednej z miejscowych piwnic natrafił wówczas na dawno utracony świat. Przez wykonaną sondę po raz pierwszy ujrzał zaginioną i przez wiele lat poszukiwaną konturę dubskich Joanitów. 10 października 1991 roku przed południem wszedł z zestawem dłut i młotów do pałacowych piwnic. Do osi sklepienia wschodniej ściany, do twardego cementowego tynku, przyłożył ostrze dłuta i w ciągu kilku chwil, jakby się otwierała, żelazna kurtyna Narodowego Teatru. Ceglana, zamurowana ścianka odpadła. W płaskiej ścianie piwnicy pojawiło się nagle głębokie ościeże okienne i Edel zajrzał w XIII wiek. Po kilku tygodniach pracy, zamiast spodziewanego małego fragmentu pomieszczenia lub wnęki, odkryte zostało całe pomieszczenie z trzema potężnymi sklepieniami krzyżowymi. Nie było to jedyne zaskoczenie związane ze znalezieniem rzekomo już dawno nieistniejącej kontury. W 2003 roku, podczas wykopalisk archeologicznych w obiekcie, dokonano kolejnego niecodziennego odkrycia. W jednym z grobów pośrodku jannickiego kompleksu znaleziono cenny romański krzyż ozdobiony kamieniami szlachetnymi, emalią i płaskorzeźbą Chrystusa w koronie. Relikwią włożoną w krzyżu był kawałek drewna ze Świętego Krzyża. Wielką tajemnicą czeskodubskiej kontury pozostaje to, do kogo należał grup, w którym tę cenną rzecz znaleziono. Szokującą jest bowiem wiadomość, że grób pośrodku męskiego klasztoru nie należał do żadnego jannickiego rycerza, ale do kobiety. Wyjątkowe znalezisko późno-romańskiego dwukondygnacyjnego Palatium i kaplicy czeskodubskiej Joannickiej kontury i zarazem utożsamienia jej założyciela z wyrazistą postacią Mark Wartickiego Wielmoży Hawla, męża świętej Zdzisławy, było w 1991 roku zasadniczym zwrotem w postrzeganiu znaczenia czeskiego dubu. Na mocy rozporządzenia Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej nr 476, łamane przez 2. Historyczne centrum miejscowości ustanowione zostało strefą ochrony zabytkowej i w czerwcu 1995 roku zakończono program rewitalizacji strefy ochronnej zabytkowej Czeski Dób. Zaniedbana historyczna posiadłość po pół wieku braku zainteresowania zaczęła się dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu środowisk budzić do życia. Komturia joannicka w Czeskim Dubie jest dla turystów dostępna od 1993 roku, gdy została odrębną ekspozycją Muzeum Podjeszcieckiego. Oboma obiektami zarządza Muzeum Podjeszcieckie i Biblioteka, jednostki budżetowe miasta Czeski Dub.